Panie kapitanie, mędruje kompania na dwórce do apelu porannego. Kompania, Beszuś! Puszczaj! Cześć żołnierzyki moje kochane, witam wszystkich serdecznie, z tej strony kłania się nisko, jak zawsze kapitan Rutain, zapraszam na kolejny odcinek serii Oko na niebie, czyli Eye in the Sky, w którym to ja obserwuję, komentuję, a wy gracie się męczycie. Dziś mamy kolejny pojedynek zawodowców, moi drodzy, naprzeciwko siebie stanęli Blueberries Brigade i czeski team Valkyrie VLK. Jak tutaj donoszą, powiedzmy sobie, jaskółeczki, SSO i BWCC, które są w składzie Blueberries Brigade, już za niecałe dwa tygodnie będą uczestniczyć w lidze ECL, więc będę miał też szansę ich poobserwować. Mam nadzieję, że jeżeli są jakieś inne teamy polskie, również będę w stanie to dla was pokomentować. A tutaj mamy Czechów przeciwko Polakom w, powiedzmy sobie, działaniach wojennych na mapie Saint-Marie-du-Mont. I to, co słyszycie w tle, to jest komander, który rozporządza swoimi wojskami. Jak pójdzie, zobaczymy. Moi drodzy, na razie faza przygotowawcza, budowanie nodów, rozprowadzanie środków. Ja przenoszę się teraz na punkt, by pokazać wam sieć AA, środkowy punkt, który jest bardzo, bardzo ważny w rozegraniu tej mapy. Zdobycie go na początku rundy może, powiedzmy sobie, zadecydować o tym, czy drużyna wygra, czy drużyna przegra, bo podejście później, no tak jak mówię, tu grają profesjonaliści, oni wiedzą, co robią. To jest zupełnie inna rozgrywka niż, powiedzmy sobie, randomowe pojedynki, moi drodzy, ale to już chyba w ostatnim pojedynku żeście widzieli z mapy Remagen. Mecze zawodowców będą oznaczone na okładce troszeczkę inaczej, będą po prostu miały takie mecze zawodowców, czy bitwy zawodowców, żebyście mogli sobie rozpoznać randomowy, a zawodowcy będą oczywiście jak najbardziej wpadał na serwery, moi drodzy, podpatrywał wasze rozgrywki, więc każdy z was będzie miał szansę zostać bohaterem, powiedzmy sobie, filmu. No a tutaj zobaczymy. Na razie podglądam graczy z teamu Valkyrie. Leci supply truck, leci truck z piechotą. Tutaj zwiadowcy na początek, by rozpoznać teren. Do tego mamy kolumnę pojazdów, ogólnie ciężka. Powiedzmy sobie, czołg średni, dwa czołgi lekkie, luż. Mamy do tego piechotę w ciężarówce. Muszę powiedzieć, no ładna kolumienka. Zasuwają, bardzo fajny, przepraszam za tą trawę, ale no niestety mrówek żadnych nie zaobserwowaliśmy. Piękny przejazd kolumny niemieckiej, tak to właśnie Czesi jadą w niemieckim, po niemieckiej stronie. Widzimy tam na lewo rozkładają, powiedzmy sobie, skrzydła. No wiadomo, tutaj musi dojść do zabezpieczenia skrzydeł również, jeżeli myślimy o skutecznej obronie. No patrzcie, mamy decibela z BWCC, decibel i koledzy wpadają na punkt, są pierwsi, ale trochę mało tych naszych blueberriesów. Bardzo celny ogień artylerii. Zniknęła ciężarówka, odparowała, została już namierzona. Tutaj, tak jak powiedziałem, tu się liczy szybkość, naprawdę. No i muszę powiedzieć, Czesi zrobili to bardzo, bardzo sprawnie. Drużyna Valkyrie bardzo ładnie wjechała na punkt, zajęła cały jego obszar, zajmuje też skrzydła, ale skrzydła blisko. Nasze blueberriesy poszły bardzo szeroko z lewej swojej strony. No ale środek tak jakby troszeczkę zaspał i za późno. No i teraz trzeba podjeżdżać prawe skrzydło. Tutaj widzimy Resek, Sol, Wędka, Mejes. Starają się zabezpieczyć okopy. Mają wsparcie czołgu średniego Sherman. No i zobaczymy. Tu na pewno stoczą się bardzo, bardzo zacięte i ciężkie walki. Ale nie możemy zapominać też o szerokości. Te mapy są dość duże, są szerokie i tutaj trzeba pilnować, by przeciwnik nie przedarł nam się na flanki, bo później możemy mieć problem. No jak widzimy, zacięte, bardzo ciężkie walki i poradzenie sobie tutaj z jednym luszem, drugim i pancerem 4 nie będzie na pewno łatwe i przyjemne. Tutaj Valkyrie zastosowała inną taktykę niż Blueberries Brigade, dlatego że Blueberries Brigade, no po prostu tutaj wystosowali jeden czołg średni, no ale nie widzę tutaj w Valkyrie wjechali na punkt normalnie jak do siebie, jednym pojazdem, drugim pojazdem, trzecim pojazdem.
Potem do tego tona piechoty, nie zastanawiali się. No i teraz trzymają punkt, okopy przed, okopy w punkcie, podjeżdżają. No tutaj troszeczkę ta ofensywa środkiem się zatrzymała. W tej chwili trzeba wypracować sobie dogodną i dobrą pozycję. No i jak widzicie, dobrze ustawiony Lusz też może przysporzyć nam kłopotów. Ja bym powiedział, że tutaj amerykański czołg lekki ma, powiedzmy sobie, przewagę, ale Lusz był wspierany przez PZ-4, która sprytnie za krzaka wychyliła się, oddała strzał, zniszczyła. Muszę powiedzieć, że ta PZ-4 bardzo ładnie się ustawiła i ładnie ogniem wspiera tutaj swoją drużynę. W tej chwili Slert wyskoczył z pojazdu i oczywiście naprawia. Patrzcie, w pełnej obsadzie. Lusz w pełnej obsadzie, moi drodzy. No, tutaj pojedynczo na pewno nic by tak nie zdziałali dobrze. Zobaczcie, prawe skrzydło SSO, środek BWCC, lewe skrzydło SSO. Nie wiem, czy taki był podział rur, ale tutaj na środku też troszeczkę SSO. No, Blue Brigade rozciągają linię, ale tak jak mówią w natarciu, trzeba skoncentrować siły, uderzyć w przeciwnika w jednym punkcie, by go złamać. No i tutaj niestety to rozczłonkowanie sił w początkowej fazie doprowadziło do tego, że zbyt mało członków drużyny Blueberry's Brigade było na punkcie. No i tu przeważające siły przeciwnika weszły, zajęły punkt i oni dopiero wtedy rozciągnęli się na linię na lewo, na prawo. I w tej chwili zobaczcie, tam na pewno na prawej flance widzicie Resek, Wędka, Poli, Mejes. Tam bardzo ciężkie walki się stoczą, ale zobaczcie, w Tumce z VLK szturmowiec już jest za plecami, przedarł się gdzieś tam szeroko lewą stroną tą linią krzaków i w tej chwili jest już na plecach. To jest bardzo niedobrze. Zobaczcie, Simpify Fly, zobaczcie, obchodzą Blueberrysów z lewej strony, bardzo, bardzo szeroko. Ta prawa flanka niemiecka puściła, moi drodzy, nie trzyma, chłopaki chyba za mocno schowali się, za mocno ograniczyli sobie pole widzenia. No i teraz Tums wchodzi na plecy, czy go tutaj dostrzeżę? Jata dotrzeł Tumsa, ale nie wiedzą, że za plecami mają jeszcze ich więcej. Zobaczcie tutaj, gdzie uprzednio jeszcze stoi, wpierniczył się tym Shermanem w ten okop i teraz już chyba nic nie może zrobić. No nie bardzo ta sytuacja wygląda. Mejes jeszcze trzymają się tutaj na opiku. Celny ogień w czołg, Sol, Resek bardzo, bardzo szeroko, ale to w tej chwili minęli się z przeciwnikiem. Przeciwnik jest już za plecami i tam biegnie dwóch SL-i, moi drodzy, po stronie Walkirie. Dwóch SL-i jest na plecach, czyli co? Dwa opiki, garnizon. Bardzo szybko można mieć dwa składy na plecami atakujący punkt. No i muszę powiedzieć, o ile lewa strona dobrze się trzyma, o ile lewa strona jest dość szczelna, to prawa strona niestety puściła środek. Nadal stoi, nadal czekają chłopaki. Muszę powiedzieć, że bardzo, bardzo tutaj nieciekawie to wygląda dla naszych Blueberrysów, z tego względu, że no, z prawej strony ich podchodzą i ta chwilę może dojść do przełamania linii. Pięknie, strzał na głowę Hans zaliczył z bazuką. Bardzo ładnie, bardzo ładne. No i patrzcie, ten Lusz jak stał, tak stoi. Nie wiem, o co chodzi, nie wiem, dlaczego on tak skutecznie się tutaj broni. Na pewno tutaj też no, sporo do powiedzenia ma ta PZ-4, która jest świetnie ustawiona. Jest co nieco osłonięta przez ten mur i krzaki. Bardzo fajne ustawienie na tym punkcie tych czołgów, muszę powiedzieć. Ale naprawdę dziwi mnie, że ten Lusz jeszcze tam stoi. Popatrzcie, niby wygląda to na mapie całkiem przyzwoicie, patrząc na drużynę Blueberry, ale no, pewnie nie zdają sobie sprawy, że już mają plecy, zobaczcie, Spifly już jest za plecami, już biegną na punkty i zaraz, oczywiście punkt jest na Rue de Ragar, ale te stodoły są bardzo, bardzo ważne, moi drodzy, zajęcie tych stodu i garnizonu, utrata garnizonu przez drużynę niemiecką, znaczy się, przepraszam, amerykańską, przyprawić się o utratę punktu, moi drodzy. Tak dużo się tu dzieje, że czasem się po prostu aż sam gubię. Zobaczcie, duże siły tam prowadzi Dilit i Chrząszcz, pamiętamy z poprzedniego odcinka z Remagen, ponad setka killi na MG-cie, ładnie wtedy działał. No zobaczymy, czy też w tym meczu podziała, czy ma inne role, mamy innego komandera, inaczej, inną taktykę, na pewno chłopaki próbują, bo tak jak wiem, no mają chęć i ochotę wzięcia udziału w rozgrywkach ECL, prawda, czyli no esportowo jak najbardziej chcą grać, no i na pewno tutaj te
te mecze towarzyskie wspomagają trenowanie i próbowanie nowych taktyk. Na pierwszy rzut oka, jak dla mnie, wygląda na to, że ta ich linia na prawym skrzydle na tej mapie była rozciągnięta, powiedzmy sobie, za blisko. Może skład zwiadowczy mógłby na tak szerokich mapach iść gdzieś szeroko prawą stroną, by ewentualne próby oskrzydlenia wypatrzeć. I popatrzcie, tutaj już Niemcy wybudowali sobie garnizon. D-Ward wybudował garnizon, zasoby spadły i nasz Garvier Loken, w tej chwili komander, no, szuka tego garnizonu, szuka, zobacz, znalazł. Mam. Tak, jest, mam garnizon, ściągam, ale D-Ward nadal w krzakach się czai się. Zobaczcie, zdecydował się na wyjście, strzał niecelny, pięknie nasz komander tutaj sobie poradził, nie dość, że garnizon zdjął, to jeszcze sprytnie czającego się żołnierza z Valkyrie również poskładał, ale zobaczcie, już są Niemcy na oborach, no i bardzo niedobrze, zobaczcie, jak blisko w tej chwili jest do tego, by utracić kontrolę, całkowitą kontrolę nad prawym skrzydłem. W tej chwili Garvier Loken, czyli nasz komander, mówi, to całkowitą utratę prawej flanki mamy. No i bardzo dobrze tutaj przynajmniej jest ta reakcja na to, co się dzieje, tylko no, mało tej reakcji na mapie widać jak na razie. Zobaczcie, lewe skrzydło cały czas, tutaj garnizon na stodołach niestety stracony, no i wtedy trzeba go będzie odbudować. Zobaczcie, jeszcze jeden żołnierz Valkyrie jest tutaj na plecach i muszę wam powiedzieć, że zaczyna to wyglądać bardzo nieciekawie dla Blueberries Brigade, bo zamiast atakować, skupić się na wypracowaniu sobie pozycji do ataku, to niestety muszą odzyskać prawą kontrolę nad prawą stroną mapy. Moi drodzy, tutaj kontrola ta taktyczna jest bardzo ważna. Nie można jej utracić w momencie, gdy tracimy kontrolę nad pewną częścią mapy. Pozwalamy przeciwnikowi wejść na nasze plecy. Mamy problem. No i muszę powiedzieć, że tutaj zaczyna to wyglądać bardzo nieciekawie. Te kleszcze drużyny czeskiej się zaczynają zaciskać na szyi naszych. No, oczywiście jest to jeszcze dość daleko od Rue de la Gare, czyli punktu do ataku, ale jest to, mówię, bardzo łatwo utracić tą kontrolę, a przede wszystkim po utracie prawej flanki, no, jest bardzo blisko na punkt i przede wszystkim przeciwnik może wejść nam głęboko na plecy i tam się zadomowić i wtedy już naprawdę nie będziemy mieli możliwości przeprowadzić skutecznego ataku, no bo bez spokoju w tyłach, przodek również jest bardzo niespokojny i niestabilny, prawda? Nie możemy atakować, wiedząc, że wróg jest za plecami i w każdej chwili może wparować nam na punkt. I go zając, widzimy 7-6, przepiękny czołg, w tej chwili naprawiany. No i zobaczcie, Wolf, Lebot w tej chwili podchodzą. Patrzcie, D-Ward bardzo daleko mieli opika na plecach. Bardzo daleko na plecach, niemalże na radio station, na radiostacji. No i na pewno będą próbowali. Tam, macie KW, Red Dwarf, no i Panki, zobaczcie, oni podchodzą tą prawą flanką. No a tutaj drużyna Blueberriesów nadal stara się od czoła coś zrobić. Lewa strona, kurczę belek, muszę powiedzieć, że mało tej głębi w tym ataku. Bardziej jak może, gdyby udało się przedrzeć dalej gdzieś na zaplecy przeciwnika, udałoby się to zrobić. Zobaczcie, Luz wjechał w tej chwili na farmę. Wędka, jeden celny strzał i Luz jest uszkodzony. W tej chwili wyskakują, na pewno tak, KW wyskoczył, jest następny Ketchupix również. No pięknie Wędka zrobił kawał dobrej roboty dla swojej drużyny w tej chwili. Zobaczcie, ale Ketchupix sprytnie obiega, wyskoczył z pojazdu, obiega je, niestety Wędka dostał. No i zobaczymy, czy Ketchupix tutaj przeżyje to. No muszę powiedzieć, że sprytnie to zrobił, wiedział, że ma ateków. No bardzo nieciekawie wygląda ta sytuacja, dlatego że jak przeciwnik się tak głęboko wdar, to my też głęboko musimy się cofnąć i z głębi atakować. Zobaczcie, gdzie jest D-Ward, zobaczcie, jak głęboko na plecach powędrował jeden z Czechów. Normalnie albo się zgubił, albo robi to celowo. No w jego przypadku wiem, że robi to celowo. Chce po prostu wybudować garnizon i skutecznie gdzieś tam od tyłu, z lewej flanki przeprowadzić atak, bardzo szybki atak zorganizowany na punkt, prawda? Bo tutaj się walczy o punkt, nie o kile, nie o przepychanki, a po prostu walczy się o kontrolę nad mapą i zdobywanie punktów. No i w tej chwili niestety Blueberries Brigade straciło tą kontrolę
nad mapą, moi drodzy, i ciekawe, czy tylko będą w stanie to odzyskać. To będzie wymagało naprawdę dużo, dużo poświęcenia, ale też i dużo, dużo czasu. No praktyk tutaj, praktykant, którego znamy też z poprzednich rozgrywek, no starał się coś zrobić, ale niestety, muszę powiedzieć, że tutaj żołnierze czescy wykazują się dużo, bardzo dużą skutecznością. No, ten czołg, zobaczcie, PZ4, on tutaj od samego początku, rozgrywki cały czas trzyma się w okolicy punktu. Podejrzewam, że jego rolą jest właśnie wzmacnianie obrony. No i zobaczcie, już tutaj wchodzą w ten środek Czesi. No i mamy kolejny niemiecki czołg z prawej strony i w tej chwili, zobaczcie, nasza 76 utknęła, jest z przodu, ma strzelającą w nią PZ4. Z prawej strony ma niemieckiego Tygrysa. Wygląda to bardzo dobrze dla załogi 76. Nie wiem, czy zawiodła komunikacja, nie wiem, czy ich nikt nie ostrzegł o zbliżającym się czołgu z prawej strony, ale naprawdę nie wygląda to dobrze dla 76. W tej chwili jeden dobry strzał z jednego czy z drugiego strzału. No w tej chwili ta PZ4 trochę się odbija, ale tu chyba była penetracja w wieżę. To naprawdę dobrze nie wygląda. W tej chwili rykoszet. Dobrze to nie wygląda. No 76 to jest potężny, mocny sprzęt, ale aż tak wiele znieść nie może. No jeszcze jeden, dwa celne strzały z PZ4 i będzie pozamiatane. Podjeżdża Tygrys. Tygrys nie wytrzymał. Powiedzieli, dobra, nie będzie się tutaj przed nami chłopie chował. No, ale w tej chwili drużyna czołgu 76 tutaj Jumbo wie, że są uwięzieni. Jak wyjadą z jednej, to ma ich Tygry. Jak wyjadą do przodu, to ich PZ4. Z dwojga złego wybrali PZ4. W tej chwili starają się jeszcze uciekać, ale Tygrys ładuje. Czy zdąży uciec? Nie, niestety nie zdążyli uciec. No bardzo, bardzo ciężko. Zabrakło tutaj jakiegoś takiego ataka. No biegnie wędka, jest Max, ale niestety nie zdołali pomóc dla drużyny, dla składu czołgowego, składu pancernego. Zobaczcie, tutaj Cacer i praktykant lewą stroną szeroko pchają, starają się nabrać, zdobyć trochę tej głębi, ale niestety tu środek pola padł. Tygrys wjechał, ma wsparcie piechoty. Z tej chwili opik zszedł. No i zobaczcie, tam na prawym skrzydle Resek, tutaj Decibel starają się jeszcze walczyć razem z Zielonym i odbijać to prawe skrzydło. To naprawdę nie będzie lekkie zadanie, szczególnie gdy tutaj Niemcy zdobywają tą przewagę, powiedzmy sobie, w sprzęcie również. Może się to bardzo źle skończyć, może się to naprawdę bardzo, bardzo źle skończyć. W tej chwili muszę powiedzieć, że tutaj obrona, atak, ta linia niemiecka jest w tej chwili rozczłonkowana, tak jakby koordynacja zawiodła, jakby komunikacja pomiędzy poszczególnymi składami zawiodła. No, muszę powiedzieć, niektórzy się trzymają i troszeczkę tak jakby drużyna Blueberries Brigade się posypała, ale przynajmniej ten czołg zszedł. Tutaj Chief z BWCC ładnie, pięknym strzałem wykończył Tygrysa i zobaczcie, Red Dwarf, Fejerk, Panki, Lucy, tutaj cały czas ci pojedynczy żołnierze, ale z tych pojedynczych żołnierzy zaraz może zrobić się bardzo, bardzo nieciekawa sytuacja, dlatego że gdy mamy wroga za plecami, nasze garnizony nie są bezpieczne i zobaczcie, jak wchodzą Czesi w tej chwili. No, pojedynczy żołnierze naprawdę cienko to wygląda, bo mamy tutaj naszego komandera wysuniętego daleko na prawym skrzydle, Zielony. W tej chwili Resek, Sol biegną, no ale mają przed sobą coraz więcej żołnierzy z teamu Valkyrie. Zobaczcie, Rue de la Gare, nie ma garów na Rue de la Gare, czyli tam SL czeskiej drużyny gdzieś się musiał przedrzeć. Podejrzewam, że zaraz wybudowują sobie garnizon, albo już wybudowali i nastąpi atak na ten punkt. Moi drodzy, to wyglądać zaczyna bardzo, bardzo nieciekawie. Ja myślę, że tutaj musi nastąpić reorganizacja, wycofanie o sektor 2 do tyłu, ustawienie ponownej linii i staranie się wypychanie. Ja bym powiedział tak, cofnąć linię do tyłu od punktu na szeroko, poczekać, dać im się przemieścić wtedy jakimś airheadem, nawet oddalonym dość mocno, zrespić 2-3 składy za plecy i wtedy wyprowadzić taki atak, dać sobie tą głębię, powiedzmy sobie operacyjną, bo w tej chwili tą głębię operacyjną drużyna niemiecka traci.
Zobaczcie, ilu w tej chwili tutaj Niemców znalazło się na punkcie. Przyjechała 7 piąteczka, przyjechał Hades, wesprze co nieco, ale patrzcie, Drakobiec, kurczę, oj, tutaj świetna osłona, świetnie wyratował drużynę pancerną. MacArthur, bardzo dobry strzał, ładnie obronił, no bo tutaj ten inżynier już się szykował do tego, by załadować im Saszela na pancerz i wtedy było po czołgu. Muszę powiedzieć, właśnie o tym mówię, jak mamy wroga za plecami, nigdy nie wiadomo, nasze drużyny pancerne też nie są bezpieczne. No tutaj mamy, patrzcie, Max Wittmann, lecą tym czołgiem, no muszą wpaść na punkt. Zobaczcie, coraz więcej Czechów na punkcie. Tutaj mamy, zobaczcie, lekki czołg w tej chwili amerykański, który stara się też walczyć, ale dalej bardzo mnie martwi brak garnizonu na punkcie do obrony. Bardzo mnie to martwi. Oczywiście jest ten zapasowy, ale to jest za mało. Coraz więcej Czechów. To wygląda naprawdę bardzo, bardzo źle. Garnizon mają oczywiście na radiostacji. Jest to w sumie, no co, z 50 do 100 metrów od głównego punktu, ale zobacz, jaki przeplataniec. Mamy Mejes i reszta chłopaków przepleceni są w ogóle z Czechami. Tutaj jakiś totalny chaos nastąpił, muszę powiedzieć. Bardzo, bardzo mocne rozczłonkowanie. Nie wiem, czy o to chodziło komanderowi, nie wiem, czy to zakładała taktyka, czy po prostu chłopaki się rozkojarzyły, ale no myślę, że w tej chwili najlepszym rozwiązaniem byłoby po prostu cofnięcie wszystkich o sektor do tyłu, wyczyszczenie linii, ustawienie się od nowa. Ja wiem, że zabiera to czas, ale myślę, że w tym momencie jeszcze ten czas mają na zajęcie tego punktu, by nie przegrać rozgrywki, bo dodam, że w tej chwili, powiedzmy sobie w ten sposób, jeżeli mecz zakończyłby się w tej chwili, to Czesi wygrywają, bo mają trzy punkty w swoim posiadaniu. No i muszę powiedzieć, że w tej chwili właśnie Niemcy powinni się przegrupować, bo coś tutaj definitywnie zaszwankowało, coś jest nie tak, a wszystko zaczęło się właśnie od tego, o czym mówiliśmy na początku, czyli prawa flanka niestety puściła, nie upilnowała i przeszli Czesi na naszą prawą flankę. No w tej chwili nawet i lewa flanka, mamy tutaj coraz większy atak ze strony drużyny Valkyrie. Nasze Blueberry Brigade starają się bronić, ale tak jak mówię, bardzo źle to w tej chwili wygląda. Nie wiem, czy tutaj ta sytuacja może zostać opanowana. No, coraz więcej Czechów, oni nie spieszą się, wypracowują sobie pozycję, wypracowują sobie kontrolę nad tą częścią mapy i zobaczcie, w jakiej rozsypce w tej chwili jest drużyna niemiecka. Oczywiście składy Negat, King, tutaj H i C są w tej chwili w natarciu i starają się tam zdejmować garnizony wroga i na pewno dezorganizować, ale no Czesi się tym zupełnie nie przejmują. Oni poszli do przodu, wchodzą na punkt i w tej chwili MacArthur sam broni w tej chwili punktu. No i tutaj zobaczcie, posiłków w sumie brak posiłków. Majes i tam, kurde, i chłopaki siedzą dalej na radiostacji, pilnują tego garnizonu, bo jest to w sumie ich ostatni garnizon na tym punkcie i może być, mamy mały problem. Jak to już wielokrotnie mówiłem, a bardzo to lubię mówić, Houston, we have a problem, i to jest bardzo poważny problem. Nie wiem, czy komander zdaje sobie z Blueberry Brigades, zdaje sobie sprawę, jak wielu żołnierzy z drużyny czeskiej. Ja mam nadzieję, że tutaj komentarz tej rozgrywki obejrzą wszyscy i będą mogli sobie wyciągnąć wnioski ze swoich błędów, a jest tych troszeczkę błędów, muszę powiedzieć. No w tej chwili zobaczcie, Chrząszcz, praktykant, Diamond, no starają się zajść punkt od tyłu i wejść na niego, ale zobaczcie, golem jest tutaj, ma świetny karabin. No niestety Chrząszcz padł, golem tutaj świetnie stara się bronić, wyciągać, dorwał też praktykanta. No i jest jeszcze Grzesiu, czy Grzesiu sobie tutaj poradzi? Niestety nie, Grzesiu to jest zdjęty, Jezusie, kurczę, golem wchodzi normalnie jak do siebie, trzech poskładał, idzie dalej, jest na pewno opik, czy zdążą, jest na opiku, jeszcze jednego, drugiego, praktykant, piękna wymiana, no praktykant uratował tutaj sytuację, ale muszę powiedzieć, że golem ładnie, normalnie pięciu wyciągnął i mało brakowało, a opik by poszedł i praktykant i musieliby szukać innego miejsca do odrodzenia się. Decibel tutaj również w pojedynku, jeden na jeden, bardzo dużo tych właśnie takich dziwnych pojedynków tu, tak jakby właśnie tak
komunikacja międzydrużynowa też troszkę zawiodła. Tu chyba chłopaki muszą, nie wiem, czy to był słabszy dzień, czy to, bo to nagrywane było w niedzielę, więc pewnie po sobocie część bardzo ciężkie głowy, może po prostu próbowali czegoś nowego, próbowali czegoś bardziej no takiego innowacyjnego, ale nie zadziałało. Coś zdecydowanie do tej pory jeszcze nie działa. No widzimy, że ten czołg lekki robi co może, normalnie jeździ z tej lewej flanki, w kółeczka kręci niemalże, no ale zobaczcie, Luderagar zaczyna schodzić, moi drodzy, tu naprawdę wygląda to bardzo, bardzo źle. W tej chwili drużyna niemiecka straciła linię i w tej chwili nie wygląda to dobrze. Oczywiście tam żołnierze ze składu King są w tej chwili na sieci, są w tej chwili na punkcie zajmowanym przez drużynę czeską, ale to jest za mało. By opanować ten punkt. No, jak słyszymy, cały czas komander się komunikuje, cały czas jest ta komunikacja, cały czas informuje drużynę, czego chce, czego oczekuje. No, jednak mówię, tutaj bardzo, bardzo źle to zaczyna wyglądać. Zobaczcie, tutaj farma również stracona. Wędka, Szeloko, z prawej strony. Na środku tylko MacArthur. Lewą stroną, między sektorami, niemalże, kurczę, między sektorami tutaj, pasem roślinności wbija się drużyna czeska. Nic, tylko czekać na jakiś bombing, i taki, powiedzmy sobie, bardziej zdecydowany atak z ich strony. No widać, że chyba z Opika się tutaj poruszają, nie z garnizonu. Mejes tutaj na płatowcu. No i zobaczymy, na szybowcu, płatowcu. No ale dalej w punkcie brak garnizonu. Ten garnizon na radiostacji dalej się trzyma za punktem i to jest w sumie jedyny sposób na bronienie w tej chwili punktu, ale zobaczcie, Czech już jest w punkcie. Rudelagar zaczyna schodzić. Co się dzieje? Czy drużyna niemiecka zasnęła? Nie mam pojęcia, o co tutaj chodzi, tak na dobrą sprawę, ale myślę, że w tej chwili coś tutaj zdecydowanie nie działa, coś zawiodło. Nie działa to jak należy, jaką taktykę zastosowali, ale chyba jest scratch i do śmietnika, albo do poprawki i to grubej, bo wyraźnie coś nie działa po stronie Blueberries Brigade. Tu jest zbyt duże rozczłonkowanie, zbyt duży indywidualizm. Nie grają tak jak w ostatnim meczu, jak widzieliśmy, aczkolwiek pamiętam, że w ostatnim meczu też wpuszczali przeciwnika pomiędzy siebie. Nie wiem, czy to jest ich taktyka, by go wpuścić i w ten sposób się bić, czy może po prostu gdzieś na szczeblu komunikacji międzydrużynowej jest jakiś problem. Nie wiem, ale zaczyna mi to wyglądać na taki pattern. Tutaj też wyraźnie właśnie Czesi najpierw weszli prawą stroną, weszli głęboko na plecy, później weszli na lewo i tak wchodzą i w sumie tak jakby pozwolili im Blueberry Brigades na rozciągnięcie i w sumie rozwinięcie tego natarcia. No oczywiście w tej chwili cofają się i muszą linią wchodzić na punkt, co jest też bardzo, bardzo niebezpieczne, bo w tej chwili zwężają swoje linie, zwężają swoją pozycję, a przez to kontrolę nad mapą. To, moi drodzy, no powiem, nie wygląda dobrze, bo no w tej chwili takie obrony na hura niestety powołują to, że można dać się łatwo zamknąć, a szczególnie biorąc pod uwagę, że po drugiej stronie żółtodzioby nie grają i wierzcie mi, wszyscy ci, którzy uczestniczą w tej lidze e-sportowej, to są wyjadacze, tam nie ma nikogo z przypadku, oni trenują, oni ćwiczą, ustalają taktyki, dlatego no tutaj no, muszę powiedzieć, że jeszcze ta taktyka na tej mapie jest do poprawki, może mają to lepiej opracowane, grają z drugiej strony, bo wiadomo, że mapy w Hellet Loose mają to do siebie, że niestety tak wygląda, ale ma pojedynek, mamy MacArthura, niestety nie dostrzegł, nie usłyszał przeciwnika, no i Wolf, Lebot w tej chwili podchodzą, oni wiedzą gdzie jest garnizon, oni idą po ten garnizon, kurczę, Belek, naprawdę źle to wygląda, w tej chwili drużyna niemiecka traci garnizon, co się dzieje z tą drużyną niemiecką, czy wszyscy zaspali? Nie mam pojęcia, ale patrzcie, tracą punkt, jakiś taki brak takiego, powiedzmy sobie, urgency, takiej no, podejmowania szybkiego decyzji. Panowie, podstawy, zobaczcie, jak wielu w tej chwili Amerykanów jest wypchniętych do ataku, przepraszam. No i w tej chwili stracą garnizon. Co się dzieje?
Co się dzieje? Nie poznaję drużyny. To jest tak jakby zupełnie inna drużyna, którą widziałem w poprzednim spotkaniu. Możecie sobie zobaczyć Most Remagen. Tam było piękne zgranie, piękne wykonywanie, bardzo szybkie. No w tej chwili naprawdę coś tutaj zawodzi, bo chyba każdy z grających, nawet grających SL, może podjąć decyzję samodzielnie o tym, by powrócić do obrony, no bo przecież dobra, okej, widzę tutaj, staramy się walczyć z prawej flanki, z lewej flanki, czy ten, ale widzę, co się dzieje na punkcie. Widzę, ilu moich żołnierzy, ilu żołnierzy z naszego składu jest, no tu powinno być trochę chyba więcej inicjatywy ze strony SL, i moi drodzy, taki przyjmijmy sobie model dowodzenia wojsk NATO, czyli dużo inicjatywy podchodzi ze stron oficerów dowodzących, nie tylko ze sztabu, no i tutaj troszeczkę zabrakło tego, moi drodzy, myślę, że za mało inicjatywy ze strony SL-i. Tu nie chcę oczywiście nikogo za mocno oceniać, ale wygląda to po prostu źle, bardzo źle, to tak jak mówię, jak w poprzedniej rozgrywce widzieliśmy bardzo fajnie przygotowane obrony, to tutaj muszę powiedzieć, że ta obrona niestety do tej pory zawodzi, mamy 7-6, która ucieka, w tej chwili ucieka, bo mają na placach Czechów, ci Czesi są wszędzie, oni w tej chwili rozplenili się naprawdę, kurczę belek, jakby ktoś rozsypał cukier i nagle wpadło to na mrówek, no to tak samo właśnie Czesi zaopanowali lewą stronę, tą od Ista, Nord Ista, jest opanowana przez drużynę czeską, co się w ogóle dzieje w tej chwili, to już w tej chwili rzutem na taśmę ta obrona powinna tutaj wchodzić, tu już nie powinno być zatrzymywania się, idzie bombing, no czy ten bombing coś uratuje, chyba tak, dobry bombing, no muszę powiedzieć, poszło przez punkt, paru żołnierzy tutaj czeskich ocalało, ale dobry bombing, poszedł drogą, wyczyścił co nieco, ułatwi tutaj to wejście na pewno drużynie niemieckiej z powrotem na punkt, ale ta sytuacja nie powinna mieć miejsca, to tutaj naprawdę coś nie zagrało, bardzo źle w tej chwili, utrata kontroli nad swoimi tyłami, utrata kontroli nad lewą stroną mapy, no to jest nie dopuszczalne w tego rodzaju rozgrywkach, moi drodzy, ale może jeszcze z tego Blueberries Brigade wyjdą, zobaczcie, mają garnizon po raz kolejny, pomimo że ktoś pilnuje tego garnizonu, to on nadal schodzi, Czesi tam wchodzą jak do siebie, coraz pewniej drużyna czeska się powiedzmy sobie czuje, oczywiście mają tą przewagę, bo w pierwszym uderzeniu udało im się zdecydowanie zwjechać i zająć ten punkt, ja myślę, że tutaj na pewno powinna drużyna Blueberries Brigade na tej mapie popracować nad tym podejściem. Oczywiście te mapy nie są zbalansowane, o tym właśnie starałem się powiedzieć wam wcześniej. Moi drodzy, to jest to, że jedna drużyna ma łatwiejszy dojazd do punktu, druga ma troszeczkę tak jakby dalej. I to jest właśnie utrudnienie, no ale trzeba znaleźć sposób i taktykę na, powiedzmy sobie, obejście tych no, przeciwieństw, no bo mapa Remagen też nie jest do końca zrównoważona. Z jednej strony mamy piękne, powiedzmy sobie, góry, z których można łatwo odstrzeliwać przeciwnika, z drugiej mamy tą płaszczyznę, no więc tutaj również taki, powiedzmy sobie, no esportowy miszmasz, dlatego tutaj też, powiedzmy sobie, niektóre mapy są bardziej popularne, niektóre mniej. Precision Strike. Ale chyba niecelny. Nie, niecelny. Nie trafił. Ta precyzyjka nie trafiła naszego czołgu. No, moi drodzy, zobaczcie. Pomału drużyna niemiecka tak jakby odzyskiwała kontrolę, ale płaci za to okrutnie. Przede wszystkim utratą czasu. Tam widzimy chrząszczu z chłopakami. Starają się nadal z przodu atakować i w tej chwili trzeba wyczyścić tych Czechów z tyłu i nie pozwolić im na dalszy rozwój tego ataku, ale zobaczcie, nadal Luderakar, tam jest bardzo dużo żołnierzy z drużyny czeskiej, to na pewno nie będzie tak łatwe do przejęcia, bo w tych samych sektorach też znajduje się bardzo dużo Amerykanów, no i zobaczymy, Kwiatek w tej chwili tutaj nie zdaje sobie sprawy, że biegnie do niego inżynier, popatrzcie, skrada się Arnie Deby, Kwiatek leży na pancerzu, naprawia w tej chwili czołg, szufelką, jasne, saperką, Kwiatek zdjęty, pięknie,
pięknie to wyglądało, no pewnie poszła informacja w tej chwili. W tej chwili, oj, bezwzględnie, normalnie, Recik tutaj bezwzględnie potraktowali tutaj żołnierza z drużyny Walkirię. No ale Kwiatek zapłacił za to leżenie na pancerzu, no saperką, bardzo fajna akcja, bo lubię takie akcje, to jest fajne, bardzo też fajnie pomyślane, no po co strzelać, po co od razu zdradzić pozycję, a może się nie skomunikują, nie, zdejmę go z pancerza, może nie powie kolegom, bo będzie mu wstyd, czy coś, nie, ale tutaj nie ma, no ale zobaczcie, Toms, kurczę, beleko, no naszego Shermana niestety męczy, no i zdjął, Boże drogi, co się dzieje w ogóle, tak, kurde, belek, naprawdę ci czescy żołnierze wypadają z każdej strony. Tak jak powiedziałem wcześniej, cofnąć się, rozciągnąć linię na tym, ale to możemy o tym dopiero mówić. Możemy dopiero o tym mówić po zajęciu punktu z powrotem przez drużynę niemiecką. No w tej chwili tutaj Niemców wparowali normalnie, kurczę, jak po świeże bułki do piekarni, jak o 6 rano otworzyli. No do tego oczywiście jeszcze kefir by się przydał, szczególnie gdy się jest na kacu, prawda, po tej ciężkim weekendzie. Poniedziałek idę do pracy, świeże bułki i kefir, nie wiem kto z was pamięta te czasy, ale takie czasy były, że kolejki się właśnie pod sklepem ustawiały. No i tutaj zobaczcie, wjechali 7-6, pięknie czyszczą. No w końcu widzę tu Brubery Brigade, którą widziałem w tamtym spotkaniu, którą miałem przyjemność komentować. Weszli zdecydowanie na punkt, wyczyścili. Dobra, panowie, teraz kurczę, utrzymajcie, nie wyciągajcie, nie rozciągajcie się, nie rozbiegajcie się po tej mapie, naprawdę rozciągnijcie tą linię, niech każdy pilnuje swojego sektora, nie każdy pilnuje, powiedzmy sobie, swojego kawałka podłogi, bo naprawdę wyglądało to bardzo źle i bardzo niebezpiecznie. Przez chwilę ta sytuacja wyglądała niemalże beznadziejnie, ale tutaj też drużyna Walkirię nie zrobiła tego, co powinna, czyli nie wykonała zdecydowanego ruchu, nie zaatakowała punktu jak należy, więc tutaj też mają pewne sprawy do poprawki, aczkolwiek zamysł i częściowo wykonanie było dość dobre. W tej chwili zobaczcie, drużyna czeska nadal jest, znajduje się w obrębie tutaj punktu. To jest ciężkie są te pozycje do walki, wyczyszczania. Pamiętajcie, to nie grają nowi gracze, to grają zawodowcy. Oni dobrze strzelają, oni potrafią wypatrzeć przeciwnika, najmniejszy ruch gdzieś w krzakach i oni to widzą. To jest wprawne oko, to są tysiące godzin w grze. Takie rzeczy się po prostu widzi. Ja nieraz też z 200-300 metrów widzę, jak gdzieś coś się poruszy i już wiem, że ktoś tam idzie. Ale to są rzeczy, które się wypracowuje przez po prostu godziny gry w Hell Let Loose, moi drodzy. Wielu z was pyta, oglądając te filmiki, cóż to za gra Hell Let Loose, moi drodzy, Hell Let Loose. I niektórzy zastanawiają się, czy ta gra ma e-sport, dlaczego ta gra ma e-sport, a dlaczego miałaby nie mieć e-sportu? Także e-sport jest niemalże od początku jej istnienia. Dzięki klanom, dzięki drużynom, dzięki e-sportowi rozwijają się społeczności, rozwijają się serwery, bo każda z tak drużyn SSO, BWCC, Valkyrie, oni wszyscy mają swoje serwery. Wszyscy wspierają swoje społeczności. Polską społeczność, czeską społeczność. Na tym właśnie opiera się gra w Hell Let Loose na PC. Tak budowana jest korowa społeczność tej gry od wielu, wielu lat. Dzięki temu właśnie większość też zmian w tej grze weszła i doszła do skutku. Weszła w życie właśnie dlatego, że te społeczności trzymały się razem. Mamy działo przeciwpancerne. Wiecie, że jestem wielkim miłośnikiem dzień przeciwpancernych. W tej chwili wzdłuż drogi działo jest, ostrzeliwuje się tam, podejrzewam, starają się trafić tą PZ4, która nadal gdzieś tam daleko czai się za krzakami. Pięknie, normalnie ładują chłopaki i strzelają, także promsiki, ja bardzo lubię działa przeciwpancerne. Dobra, ale za dużo tych działów przeciwpancernych, lecimy dalej. Dobra, MacArthur, Caser, Delit, Benek, prawa strona, zobaczcie, lewo, tak jakby Czesi odpuścili, no ale wiadomo, gdzieś musieli odpuścić, żeby gdzieś uderzyć. I to jest tak, my wam z lewej, wy nam z lewej, no i w tej chwili jest taka wymiana. No i na razie muszę powiedzieć, że ten jeden bardzo, bardzo groźny atak czeski dobrze przeprowadzony, aczkolwiek nie do końca, bo tak jak mówię, zabrakło im zdecydowanie, ale też tutaj prawą stroną cały czas mrozić Shorty i chłopaki Maddox. Oni starają się, zobaczcie, praktykant chrząszcz, oni starają się podejść do tego punktu, wypracować jakąś pozycję, zniszczyć garnizon przeciwnika. Ja wiem, co oni tutaj robią, to nie jest przypadek.
przypadkowe, że oni się tu znajdują, ale to na pewno nie będzie łatwe, dlatego że tu cały czas Czesi się bronią. SSO, praktykant, patrzcie, o, wiemy co leci, leci Airhead, moi drodzy, no i praktykant ubezpiecza ten Airhead. Niezauważony? Chyba niezauważony, jest szansa, moi drodzy, jest szansa na zajęcie punktu w tej chwili. Praktykant bardzo ładnie broni w tej chwili tego Airheada, ubezpiecza go, no ale zobaczcie, tam garnizon w sektorze G2 pali się za plecami, czyli ktoś chodzi, Czesi tam chodzą cały czas, no i zobaczymy jak wielu Niemców uda się odrodzić w tej chwili, jakimi siłami zaatakują ten punkt Niemcy, znaczy Amerykanie, przepraszam, czy Niemcy się obudzą, czy Niemcy zauważą, że mają Airheada. To musi być naprawdę dobrze przeprowadzone, to naprawdę nie można nic pozostawić, powiedzmy sobie, pod wątpliwość. Musi być zdecydowane wejście na punkt, ale czy uda się to zrobić? No zobaczcie, mamy tutaj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 żołnierzy, 8 żołnierzy amerykańskich wchodzą, podejrzewam, że kolejni będą się odradzać, wchodzą na punkt, ale czy uda im się znaleźć garnizon, który jest, na pewno znajduje się gdzieś w punkcie. Zobaczcie, z lewej strony wchodzą już Czesi, Niemcy do obrony, Amerykanie do ataku, bardzo ładnie, shorty wchodzą. Ricky tutaj tak samo, Larry dalej, zobaczcie, komander czeski, niestety nie znaleźli na czas niemieckiego garnizonu i coraz więcej Niemców. No i proszę bardzo, pięknie, ładnie, do budynku, w okopie, od razu Panzerfaust, no i zobaczymy, jak tutaj będą wyglądały indywidualne pojedynki, tutaj powinny iść granaty, no niestety Diamond Chernobyl padł, no i w tej chwili Maddox i kurczę, Belek, no niedobrze to wygląda, shorty, tu jeszcze pozostałości. Za mało granatów do wejścia, okej, dobra, zobaczcie, ale Airhead został odkryty, coraz więcej, o, piękny granat tam na Airheada poszedł, zobaczcie. Coraz więcej tutaj Niemców, coraz więcej Amerykanów, no bardzo, powiem, bardzo ciężki pojedynek, idzie bomby zostały rzucone, oj, tutaj kurczę, Belek normalnie poskładało tą drużynę amerykańską, bardzo dobry bombing, muszę powiedzieć, aczkolwiek Airhead jeszcze się trzyma, ale został odkryty Rafi, Patronas i zobaczcie, oni znaleźli tego Airheada i w tej chwili na pewno te opiki również, ale Delita tam ładnie, kurde, normalnie Ragdoll poszedł po całej mapce. No i zobaczcie, Solon i w tej chwili już jest po Airheadzie. Muszę wam powiedzieć, że w tej chwili już jest to zaskoczenie utracone. Tu niestety nie da się nic już stąd wypracować. Za dużo Niemców na punkcie. W tej chwili jeszcze tutaj próbują się odradzać żołnierze z drużyny amerykańskiej, ale zobaczcie, są otoczeni, zamknięci i w tej chwili stanowią łatwy łup. No i w tej chwili już jest po okrzakach. Już, dziękuję za uwagę. Przyjechała jeszcze PZ4 i żeby wyjaśnić sytuację, powiedzieć, dobra, jestem tutaj, czuwam. No, muszę wam powiedzieć, ciężko to wyglądało, a tymczasem Borem Lasem kto się skrada na punkt, zobaczcie, mamy Golema, Zezik, no i tutaj chłopaki naprawdę, kurczę, cały czas silna jest ta inicjatywa z tej lewej strony właśnie Czesi, raz z lewej, raz z prawej, powiedzmy sobie, miksują ten atak, no ale przede wszystkim co jest najgorsze, to jest to, że oni cały czas gdzieś za plecami wychodzą. Blueberries Brigade muszą ogarnąć jedną i drugą stronę. Ja bym powiedział tak, jeżeli już atakuje, to utrzymuje całą linię i wtedy wypracowuje przewagę na danym odcinku i ten odcinek pcham przy wsparciu czołgów, przy wsparciu artylerii. Reszta pracuje nad obroną tak, by żadna ze stron, ja wiem, że to jest ciężkie do zrobienia, to jest ciężkie do skoordynowania, ale niestety na tym polegają właśnie działania wojenne, by skoordynować obronę, atak, prawda, i tę linię, bo to naprawdę nie wygląda dobrze. Są garnizony do ataku, ale Czesi cały czas, popatrzcie, w okolicach gdzieś tu bardzo sprytnie, muszę powiedzieć, grają Czesi, bardzo sprytnie grają. No i tutaj duże problemy sprawiają Blueberries Brigade. Także jest co oglądać, jest czego wyciągać wnioski. Myślę, że chłopaki tutaj za parę słów krytyki też się nie obrażą, bo widoczne są błędy i szczególnie przy tym, jak mało nie stracili właśnie, powiedzmy sobie, Rue de la Gare. Był
były widoczne błędy w komunikacji, były bardzo mocno widoczne błędy, no i w tej chwili największym błędem, jaki popełniają, nie wiem, czy go widzicie, ja zaraz go wypunktuję. Popatrzcie, gdzie jest żołnierz zielony, gdzie jest Grzesiu, gdzie jest Dilet, a po środku między nimi niestety są Czesi. Niestety są Czesi i oni będą pchali ten kwadrat. Oni będą tutaj szli. W tej chwili idą lewą stroną. Popatrzcie, mamy czołg. Czołg 7-6 mamy bez wsparcia. Oczywiście tutaj żołnierz czeski przyjął to na klatę. Niezbyt dobrze się to dla niego skończyło, ale sam czołg nic nie zrobi. Zobaczcie, GBS i jakieś chińskie znaczki są na punkcie. Oni Czesi cały czas z uporem maniaka normalnie wchodzą na ten punkt. Ja nie wiem, co się za bardzo dzisiaj stało troszeczkę, ale to nie jest ta sama Blueberries Brigade, którą obserwowałem poprzednio, w poprzednim meczu. Może przeciwnik po prostu bardziej wymagający, może przeciwnik trudniejszy, a też może taktyki niezbyt jeszcze dopracowane na tą mapę. No muszę powiedzieć, że tutaj naprawdę przede wszystkim od czego trzeba zacząć, to przetrząsamy krzak za krzakiem i czyścimy przeciwnika, nie pozwalamy i po prostu taką linią pójść i wyczyścić te plecy. Ja wiem, że to jest łatwo mi powiedzieć, na pewno, ale no przede wszystkim jak się wpuściło przeciwnika za sobie za plecy, to trzeba sobie z nim poradzić. No i zobaczcie, w tej chwili lewa flanka atakuje. Czesi wyczuli, że prawą stroną atakują Amerykanie. Tutaj stawiają opór, ale mają go dobrze umiejscowionego, powiedzmy sobie, dobrze umiejscowione pozycje obronne i postanowili, okej, wy nas z lewej, to my was z prawej i zobaczcie, co się dzieje w tej chwili. Prawa strona i czoło na punkt naciera. No i tutaj mamy, zobaczcie, w lasach, w tej pizzy, jak to się mówi, normalnie cały czas chłopaki podchodzą, pizza slice, shorty idzie, no i zobaczcie, shorty, soul, no i czy tutaj jak ten pojedynek będzie wyglądał, kurde, belek, uciekł, oj, shorty miał szczęście, że nie gramy w early accessie, bo za early accessu to MG-ta przycelowywała bardzo, bardzo szybko, nawet i z bioderka. Popatrzcie, stoi w tej chwili czołg niemiecki, Tygrys w polu, Soul jeszcze tutaj jest, ale zgarnił aż mu, kurde, normalnie nocnik spadł z głowy, ja pierniczę. Zobaczcie, jak szeroko rozstawiona jest drużyna czeska, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, Walkyrie bardzo, bardzo szeroko. Oni tutaj, myślę, że no, mają tak jakby może większe doświadczenie w rozgrywce na tej mapie i wiedzą, że wykorzystywane są te krańce mapy, aczkolwiek nie sądzę, że Blueberries Brigade nie była, powiedzmy sobie, świadoma tego, że tak można to właśnie zrobić. Ja starałem się popatrzeć, co tutaj jeszcze będzie jechało. Znalazłem jednego Tygrysa, przepięknie wygląda ta mapa, architektura na tej mapie jest po prostu second to none, popatrzcie na te widoczki. Przepiękna gra. Ja wam oprócz tego komentarza to staram się właśnie pokazać, jak piękna jest Helletus. Ja wiem, że wielu z was nie wie o tym i nawet nie słyszało o tej grze, a warto by usłyszeć, bo naprawdę te gry drugowojenne są przepiękne. Popatrzcie, daję wam teraz rzut z lotu ptaka właśnie i sytuacja z lewej flanki została opanowana i właśnie o taką linię mi chodzi. Twardo trzymana linia przy wsparciu pojazdów, ale to jest linia trzymana w tej chwili już za punktem, a powinna być trzymana na sektorze 4, czyli na tej linii 4, czyli w sektorze C, D, E, F, G, H, 4, tam powinna być ta linia. W tej pozycji, gdzie znajdują się w tej chwili żołnierze z Valkyrie, powinni być właśnie Blueberries Brigades, no i niestety, bo obrona za punktem nie jest nigdy najlepsza, no ale powiedzmy sobie tak, gramy tak, jak nam przeciwnik pozwala, a no powiedzmy sobie w tym pojedynku przeciwnik nie pozwala Blueberries Brigades na zbyt wiele. Ja oczywiście tutaj za polską stroną kibicuję, aczkolwiek potrafię dostrzec, gdy no przeciwnik gra sprytnie i dobrze i trzeba to właśnie komentować. Staram się być bezstronny, no ale wiecie, że jak gra polska drużyna, choć przynajmniej częściowo polska, bo częściowo mieszana, ale no zawsze będę gdzieś tam powiedzmy sobie serduchem za polskim
składem, jaki klan by to nie był, dlatego że ja jestem bezklanowy i powiedzmy sobie wspieram całą polską społeczność, bo to jest bardzo, bardzo ważne, byśmy powiedzmy pomimo swoich różnic i powiedzmy sobie tej strony kompetytywnej otrzymali się razem i pracowali razem, prawda, dla dobra naszej społeczności polskiej w grze Hellet Luz, prawda? Dobrze, moi drodzy, słuchajcie, zobaczymy teraz, popatrzcie, ja się przelecę tutaj z lewej, tak środkiem przy tej linii, zobaczyć mniej więcej, jakie tutaj siły zostały zgromadzone. No i muszę powiedzieć, że tak wygląda to normalnie, tak, no, chodźcie, dajcie piwko, tutaj praski, kurcze, kurnie, gdzieś, no i przygotowują się, widać, że się przygotowują do czegoś większego. Ładnie chłopaki z BWCC teraz w tej chwili obchodzą to, no i lecimy dalej, zobaczcie. Ja mi się tylko teraz tak, ja nie wiem, trudno jest mi stwierdzić, jaką tutaj taktykę przyjęli Blueberry Brigades, bardzo mi trudno jest to stwierdzić, ale no myślę, że za blisko wpuszczają tutaj Czechów. Ja myślę, że taki gwałtowny, mocny atak, 2-3 pojazdy, do tego 2-3 składy piechoty, jakby wjechały razem, to tam nie byłoby co zbierać. Myślę, że tutaj właśnie no, dowodzący i powiedzmy sobie taktycy z drużyny Blueberries mogliby powiedzmy sobie wykorzystać co nieco z taktyk wojskowych, bo tak to się właśnie robi, nie wykonujemy natarcia na szeroko, na linie obronne przeciwnika, atakujemy na danym odcinku z przeważającymi siłami, tylko w ten sposób możemy dokonać przełamania i dalszego wyłamu w liniach powiedzmy sobie obronnych przeciwnika. Ten błąd już ktoś popełnił na żywo, powiedzmy sobie, w pewnym konflikcie zbrojnym. Tu nie będę za bardzo mówił, żeby YouTube, powiedzmy sobie, do mnie pretensji o coś nie miał, bo wiadomo, jak to dzisiaj jest, ale moi drodzy, właśnie tak to jest, ale popatrzcie, znowu Czesi podchodzą na prawo, tam na stodoły zajęte, dalej kontrola niewypracowana, dalej mają wsparcie, świetne wsparcie czołgów. Muszę powiedzieć, że bardzo ładnie wspierają czołgi tą czeską drużynę. Naprawdę jestem pod wrażeniem. No i zobaczcie, w tej chwili prawa strona, ja nie wiem, czy po prostu nie wpuści ich, czy nie lepszą taktykę tutaj w tej chwili, jak już weszli, straciliśmy kontrolę nad tą prawą stroną, tak? To dobrze po prostu ubezpieczyć prawy sektor od środka, od głównego punktu, tak żeby nie weszli nam na plecy, wpuścić ich tą stroną, rzucić im Erheada za plecy i w ten sposób wejść, żeby ich po prostu wpuścić w maliny, troszeczkę tak sprytu, nie rozciągać się, a utrzymać taką bardziej skondensowaną obronę w danym sektorze, pozwolić im na wejście i wtedy dwa sektory za plecy, zrzucić im tego Erheada i tymi środkami, które mamy do dyspozycji, które miały być wysunięte naprzód, właśnie zaatakować od razu garnizony, kurczę, no. Coś dzisiaj nie zagrało, zdecydowanie coś dzisiaj nie gra dla tej naszej strony alianckiej. No tutaj muszę powiedzieć, że tak drużyna czeska przygotowuje się do ataku, bo widzę, że oni się tutaj przesuwają się w kierunku punktu. Zobaczcie, prawo tam za tym szybowcem, Gibi normalnie podchodzi z Valkyrii. No i zobaczymy, co on tam będzie się starał. No na razie sytuacja jest stabilna dla drużyny niemieckiej, dla drużyny amerykańskiej również, tylko że martwi mnie ta stabilność, dlatego że drużyna niemiecka powinna atakować i w tej chwili zobaczcie, moim zdaniem niepotrzebnie tak długo skupiają swoją uwagę na prawej flance, moi drodzy, dlatego że no jak w tej chwili na to patrzę, to prawa flanka została stracona, tutaj prawą stroną cały czas Niemcy wchodzą, po co się z nimi wymieniać, zerwać kontakt, cofnąć się, na radarze ustawić obronę, cofnąć się o sektor jeszcze dalej, tam też ustawić obronę, wypuścić atak lewą stroną, raz lewą, raz prawą, gdzieś na przełamanie zagrać, bo w tej chwili angażowanie się w kontakt po prawej stronie, gdy nie mamy zapewnionej linii pomiędzy nami a resztą oddziałów, nie jest najlepszym rozwiązaniem, bo tam ani czołg nie może nas przyjechać wesprzeć, tak na dobrą sprawę, ani nie możemy skutecznie garnizonu obronić, ani nie możemy skutecznie wyjść do ataku z tamtej pozycji, bo zbyt małymi siłami pracujemy, no popatrzcie, wielu żołnierzy w tej chwili alianckich cały czas w tym kawałku pizza slice, cały czas się tam znajduje, cały czas starają się trzymać kontrolę, budować garnizon, ale to jest takie działanie,
powiedziałbym, nie przynoszące żadnego efektu w tej chwili, bo Czesi zdają sobie sprawę, że oni tam są. Wiedzą, że oni tam są, więc będą cały czas ich zabezpieczać z tamtej strony. Czy nie lepiej by było po prostu cofnąć się stamtąd, zrobić redeploy, oddać im to całkowicie i zaatakować z lewej strony? Popatrzcie, tutaj mamy poważny problem. Mamy czołg ciężki, Tygrys. Mamy gdzieś tam jeszcze informacje o pancerze czwórce. Mi wygląda na to, że Czesi szykują się do kolejnego ataku. No, utrata tego punktu naprawdę znaczyłaby to, że drużyna Blueberry Brigade ma naprawdę wielki, twardy orzech do zgryzienia i tego nawet gruba baba dupą nie rozciśnie, no bo po prostu się nie da. I to nie jest pojedynek na randomie, gdzie to, powiedzmy sobie, taki rol może nastąpić. Nie chyba że stałby się cud i drużyna Valkyrie by się posypała w obronie, aczkolwiek widzę, że no są dość dobrze zorganizowani. Zobaczcie, czołg ciężki wspiera garnizon w tej chwili. Na garnizonie odrodzili się żołnierze. No przepięknie, kurczę, to mają zrobione. No w tej chwili widać, szykują się do ataku. Oczywiście świetnie broniący tutaj żołnierze alianccy starali się podejść tą lewą stroną, aczkolwiek nie wiem, czy taki był zamysł. Ja tak na dobrą sprawę, trudno jest mi wyczaić i zrozumieć taktykę w tym meczu. Nie za bardzo wiem, ale myślę, że coś tu nie zagrało. Jest ona do przeróbki. No i tutaj by trzeba było sięgnąć po manuale, na przykład sztuki wojennej, wojskowe, jak rozpracowywać i planować taktyki, bo tutaj naprawdę, mając pod sobą ogarniętych, doświadczonych graczy, można to wykonać, no ale przede wszystkim tutaj na pewno w tej chwili to jest taka gra na obronę. Mieliśmy pierwszego Airheada, kiedy drużyna aliancka starała się zaatakować, ale niestety nie wyszło, nie udało się znaleźć garnizonu na czas, bo gdyby ten garnizon na przykład niemiecki został znaleziony i wyłączony z obiegu, wtedy myślę, że mielibyśmy tutaj do czynienia z inną grą, ale gdyby babcia wąsy miała, pół dziadka by było, a gdy niemiecki komander w tej chwili ściągnął nam garnizon, no i zobaczcie, Larry biegnie, zdjął garnizon, w tej chwili przemieszcza się dalej. Oczywiście rolą komandera nie jest tylko dyrygowanie, ale jest też granie. Tutaj zobaczcie, Larry bardzo, bardzo aktywnie dostrzegł naszego komandera, czy nasz komander dostrzegł, niestety nasz komander padł na polu walki. No i cały czas, zobaczcie, przedzierają się, ta linia nie jest szczelna, pomimo naszych żołnierzy Blueberry Brigade wypchniętych na prawą stronę, pomimo tego, że tak szeroko siedzą w tamtym sektorze, nadal jest potężna dziura w linii na prawej flance. Panowie, pobudka, o ile lewa flanka się trzyma, popatrzcie, jak dzielnie, ładnie wypchnęli. Pamiętacie tutaj tą linię obronną na polach? Oni już, zobaczcie, zostali wypchnięci z tej lewej strony, ale ja myślę, że tutaj to nie jest tak, jak jeszcze być powinno. Prawa strona głęboko broni się, ale niestety puszcza, ona nie jest szczelna. Ja wiem, łatwiej powiedzieć niż zrobić, ja tu się absolutnie nie mądrzę, bo wiem, jak to bywa, czasem naprawdę się człowiek stara, ale nie wychodzi. No ale tutaj starają się dojść z uporem maniaka, powiedzmy sobie, do farm. Ja bym w ogóle te farmy sobie odpuścił. Całkowicie, tak? Jeżeli ktoś by mnie zapytał, odpuściłbym sobie całkowicie te bunnies, te farmy, te stodoły. Całkowicie bym to sobie odpuścił. Zostawił to, cofnął się o sektor dalej. Przecież stąd nie mogą nigdzie iść. Mogą pójść drogą, na której można ładnie się obronić. Mogą pójść polem. Ja bym się bardziej w tej chwili, naprawdę w tym momencie zastanowił, skąd ci żołnierze biorą się cały czas na naszych plecach. Bo to jest największy problem, że czescy żołnierze cały czas wchodzą na plecy, zdejmują garnizony, destabilizują logistykę, dlatego że przecież też zdejmują, powiedzmy sobie, zabudowę logistyczną, czyli zdejmują zabudowę logistyczną, czyli nody, prawda, amunicję, paliwo, manpower, no i tutaj, kurczę, Belek, no mamy problem, no jak bronić się, gdy cały czas za plecami przeciwnik, i to nie z Airheada,
tylko gdzieś wypracowują sobie tą pozycję, gdzieś przechodzą, no i muszę powiedzieć, wygląda to źle. No przepiękne ujęcia, muszę powiedzieć, że ślicznie to wygląda, jak się na to popatrzy z takiej perspektywy. Bardzo ładna gra, żeby tylko jeszcze lepiej troszeczkę zoptymalizowana, ale może w przyszłości, aczkolwiek się Direct 12 włączy, to jest całkiem nieźle, no w zależności oczywiście od mapy, na której się gra, bo niektóre po prostu mają hiccupy i serwery trochę czasem nie tutaj niezbyt dobrze działają. Dobra, mamy stodoły, które alianci odbili, zapłacili za to bardzo ciężko, dlatego że no w tej chwili większość, popatrzcie, to jest taka szachownica, tam przeznaczyli Amerykanie więcej środków na te stodoły, automatycznie pojawia się więcej żołnierzy czeskich na środku. Jak tylko gdzieś więcej Amerykanów Niemcy zauważą, to wycofują się stamtąd, dają im tam wyjść i w to miejsce, na przykład w innym punkcie, przerzucają więcej żołnierzy. Bardzo sprytnie rotują, piękny strafing, bardzo ładny granat, bardzo ładnie, bardzo mięsiście idzie bombing, dobry bombing, widzę, że będzie dobry bombing, ładnie to poszło. No, ładnie poszło, tylko kurczę, Belek, za tym bombingiem coś tak mało żołnierzy idzie, a tutaj jedyny MacArthur wszedł, wypchnął trochę, chcę wypchnąć przeciwnika, bo to o to chodzi, żeby wypchnąć trochę tego przeciwnika, żeby tak blisko do tego punktu nie mieli, no ale na razie, no, wygląda to, jak wygląda, no dobra, ruszyły się nasze kurcze blueberrysy. Jednak nadal zbyt wielu żołnierzy czeskich pozostaje gdzieś, kurczę, za plecami i gdzieś się tam krząta. Dobra, Azrelia. Dobrze, dobre wsparcie artylerii, ale szkoła powinna pójść bardziej na prawo. No, tutaj syn, nieślubny syn Ampera, zobaczcie, kurczę, mają teraz problem, nieślubny syn czy sobie poradzi. Dobra, dorwał jednego. Stepan. Tak, to chyba Stepan się czyta. Nie zauważył nieślubny Stampera, który też jest dobrym komanderem. No ładnie tutaj wybronił sytuację. 2-0 dla nieślubnego. No i muszę powiedzieć, no tak, wszystko pięknie, wszystko ładnie, tylko wiecie, co mnie martwi? To, że czas dla drużyny amerykańskiej, dla aliantów się kończy. To alianci powinni w tej chwili atakować, to alianci powinni w tej chwili przejmować inicjatywę i mają właśnie problem z przejęciem tej inicjatywy. Praktykant tutaj stara się wypracować jakąś pozycję czołową i w tej chwili, no, najlepiej jakby nie zdradził tej swojej pozycji dla Lakiego. Nie wiem, czy Laki myśli, że go zabił, czy może nie, ale się wycofał. Okej, bardzo sprytnie praktykant, wie co robi chłop. Oczywiście, bardzo ładnie. No ale mówię, tu jest to naprawdę bardzo, bardzo trudne. Tak jak powiedziałem wcześniej, gramy jak nasza polska reprezentacja, zazwyczaj tak jak nam przeciwnik pozwoli, albo gramy na czas. No tutaj nie mogą grać na czas, dlatego że Blueberry Brigades ten czas ucieka. Ten czas nam ucieka. No i zobaczcie, popatrzcie, co się właśnie stało. Znowu linia nie jest linią. Ona jest poszarpana, jest rozczłonkowana i myślę, że tutaj jest największy problem, że pomiędzy składami wchodzą poszczególne składy czeskie i wypracowują sobie sytuację, wchodzą na plecy. Zobaczcie, jaka wyrwa jest w tej chwili linii. Pomimo tego, że niby żołnierze z drużyny amerykańskiej tu są, ale Czesi i tak znajdują jakiś sposób normalnie, żeby się przedrzeć. Popatrzcie, Faker cały czas tutaj czatuje na lewej stronie, podchodzi. Nie wiem, czy Zopika, czy po prostu wypracował sobie tą pozycję. Ale myślę, że tutaj mamy problem. Coś się dzieje na Rue de la Gare i to coś niedobrego. Ta linia, tak jak mówię, tak jak patrzę na tą linię, to naprawdę nie jest linia, to jest bardzo, bardzo poszarpane, ale tak jak mówię, tu przeciwnik naprawdę dobrze grał. Trzeba oddać, powiedzmy sobie, panu co pańskie, no bo niestety tutaj, no, pokazali kawał dobrej rozgrywki, zarówno też indywidualnie, bo tych pojedynków indywidualnych też sporo żołnierze czescy wygrywali. Zobaczcie, jest czołg PZ-4 w tej chwili
chwili pięknie na wzgórzu, bardzo ładnie ustawiony, widzi przy pomocy SL-a, na pewno będzie dużo więcej jeszcze widział, na pewno na siedzeniu obserwacyjnym, oczywiście, że jest obserwator, jakże mogłoby go nie być, więc mogą wypatrzeć, no w tej chwili rusza do przodu, przepięknie to wygląda, muszę wam powiedzieć, tak troszeczkę jeszcze brakuje, żeby tej kamerze dodać trochę takiego cinematic look, no niestety filtry Nvidia zostały z gry usunięte, no niektórzy trochę wykorzystywali możliwości, które te filtry dawały, no i tutaj trzeba zrobić po prostu to samemu w programie do edycji, a wcześniej można było przepięknie zrobić to w grze. No dobrze, moi drodzy. Muszę powiedzieć, że w tej chwili tak jakbym był po stronie niemieckiej, czyli Walkirię Czechów, to bym miał taką świadomość, okej, wygrywamy, mamy spokojnie, mamy kontrolę nad mapą, wypchnęliśmy ich sektor od punktu, możemy to sobie spokojnie atakować, możemy spokojnie do tego podejść, utrzymujmy to, co mamy, a i tak wygraliśmy, będzie 3-2, więc nie jest źle. No i a tutaj naprawdę drużyna aliancka ma naprawdę potężny problem, prawda? Legion w tej chwili starał się coś tutaj zdziałać z miotaczem, ale niestety zbyt wielu powiedzmy sobie Niemców. Patrzcie, PZ4, dość niefrasobliwe zagranie ze strony tutaj drużyny czołgu PZ4. Max stara się coś wypracować, nie wiem po co wdał się ten pojedynek z wrogiem, który był 200 metrów od niego. No myślę, że tutaj trzeba się zaopiekować tą PZ4, bo jeden opik szedł, ta chmurka, którą się właśnie zobaczyliście na swoim ekranie, to jest, gdy przeciwnik znajdzie wasz opik. Oczywiście garnizonu nie jest tak łatwo rozwalić, prawda? Tylko trzeba na niego wejść, trzeba go zdjąć manualnie, położyć na niego ładunek albo po prostu strzelić odłamkowym z czołgu przy nim. No i wtedy tak, możemy coś opanować. No ale zobaczcie ten atak, moi drodzy, atak. Boże, drogi, co się dzieje? Atak, znowu nastąpił atak tutaj drużyny czeskiej. No środkiem, zobaczcie, no widzicie, nie, no to przecież to oczywiście jest mi łatwiej to powiedzieć, bo ja to widzę z góry, widzę to z wysoka, no ale na mapie też to powinno być widać, prawda? No 7-6 w opałach, zobaczcie, niby czołg myśli, że jest bezpieczny, niby myśli, że jest na linii, ale na tej linii nie jest, nikogo nie ma, no w tej chwili trzeba ratować ten czołg. No pięknie, tutaj kurczę, Delit Sol i tutaj Khne, nie wiem, KNTA uratowali dupę dla 7-6, no w tej chwili trzeba odpierać ten atak, no niestety chyba Saszel wylądował na pancerzu u 7-6 i 7-6 wyleciała w powietrze, trudno, ale tutaj bardzo niedobrze się dzieje, no w tej chwili patrzcie, nieślubny syn siedzi w tej chwili i broni tutaj punktu, zadymiły się chłopy, Legion, Stepan wchodzą na punkt, no Legion coraz bliżej punktu, jest na punkcie, jest w krzaku, czy postawi tutaj opika, podejrzewam, że zaraz tutaj gdzieś postawi opik, taki na aferę, czerwony, panowie, na gorąco, wchodzimy, idźcie do mnie, ja bym tak powiedział do swojego składu, no i zobaczmy, co się będzie dzieje. Zobaczcie, BWCC, puli w tej chwili, no zdjął wrogiego SL-a, ale Faker, zobaczy, jakimś dziwnym sposobem gdzieś tutaj się przyfejkował i się zjawił, no ale czy ten opik dalej stoi? Mamy 23 minuty dla drużyny alianckiej na zajęcie sieci, 23 minuty dla drużyny niemieckiej na utrzymanie. No i popatrzcie, pojawili się Czesi, tak jak powiedziałem, tam był Airhead, Legion Thumbs i Faker, D-Word, kurczę, Belek i chińskie znaczki, czy jakieś inne wpadli na punkt i w tej chwili jest utrata, moi drodzy. Bardzo źle to wygląda, naprawdę trudno jest przewidzieć, co się w tej chwili stanie. No, panowie i panie, bardzo źle, we lose in Delagar, oczywiście we lose in Delagar, no środkiem weszli pomiędzy nimi, kurczę, bardzo, też z drugiej strony bardzo sprytnie wypracowali sobie tą pozycję, popatrzyli, a tu jest miejsce, tu się wciśniemy, no i to jest właśnie takie badanie przeciwnika, szukanie miejsca, gdzie mogę wejść pomiędzy nich, ja nie wiem, jak doświadczonym składem jest drużyna Valkyrie, ale muszę powiedzieć, że robią tutaj robotę bardzo sprytnie i sprawiają bardzo duże problemy dla Blueberries Brigade. No, oj, poszedł, patrzcie, poszło wzmocnienie przez komandera na punkt. Wygląda to źle.
Wygląda to bardzo, bardzo źle. O kurza, stopa, skąd się teraz alianci będą odradzać? Gdzie oni są? Popatrzcie, jak głęboko ze skrzydeł muszą w tej chwili wracać na punkt. Mogą zostać łatwo odcięci. Naprawdę, naprawdę wygląda to bardzo, bardzo źle. Czy uda się w tej chwili aliantom obronić ten punkt? Ojej, coraz więcej, ale zobaczcie, znowu tak troszeczkę, tak jakby mało, mało, zdecydowanie Czesi, pomimo tego, że wypracowali sobie przewagę, pomimo tego, że przejmują punkt, to nadal tak jakoś tak skromnymi środkami chyba nie spodziewali się tego, że tak łatwo im dojdzie do tego, że wejdą sobie na punkt i nie atakują tym środkiem. Myślę, że gdyby w tej chwili Valkyrie puszczało ten środek, bo w tej chwili widzimy, że trzymają żołnierzy w obwodzie, to wtedy i wepchnęło tutaj, podjechało jakimiś czołgami, to myślę, że wtedy by byłoby naprawdę, naprawdę, naprawdę ciężko, ale i tak jest bardzo trudna sytuacja dla BWCC i SSO. Blueberry Brigade starają się wejść w tej chwili na punkt. Push, panowie. Tu nie ma czasu na zastanawianie się, nie mamy garnizonu. Garnizon, zobaczcie, na sektorze G2, dopiero na sektorze G2, znowu stracony garnizon przy punkcie. Coś tu nie gra, zdecydowanie coś tu dzisiaj nie zagrało, no ale... Jeszcze sytuacja nie jest przeszkodzona, czy uda im się obronić ten punkt. Odpadł jeden Czech, drugi Czech, w tej chwili dopiero czoło tutaj, powiedzmy sobie, ruszyło, ale myślę też, że po stronie drużyny Valkyrie też jest taka drobna zachowawczość. Jak uda nam się zdobyć, to uda nam się zdobyć, ale przede wszystkim utrzymujemy ten punkt na sieci. No i zobaczymy, ale zobaczcie, coraz więcej, czy oni sobie tutaj garnizon postawili? Mi się wydaje, że tutaj, kurczę, albo airhead, albo garnizon, no podejrzewam, że to jakiś airheadzik był, spadł w punkt, bardzo ładnie wypracowany, bardzo ładnie zdjęty, tutaj Sacer i MK Max, których już znamy, ładnie sobie z tym poradzili, granaty, dobra, jest spokój, obrona, jest okej, tym razem ponownie udało się opanować sytuację, no ale moi drodzy, tej sytuacji nie powinno do niej dojść, tutaj naprawdę tą linię, jeżeli mamy przesunąć tą linię, to oczywiście trzeba to zrobić, ale czy nie można, kurczę, gdzieś tam składu zwiadowczego puścić prawą krawędzią, lewą krawędzią mapy, żeby on się przedarł na te plecy, wybudował garnizon, jeden, drugi i wtedy takim, powiedzmy sobie, atakiem na hura, zostawić tylko w tym sektorze na punkcie dwa składy, wszystkie składy ze skrzydeł, takim rzutem na taśmę dokonać próby przejęcia. Ale no mówię, tutaj jakby się udało, to nie jest też takie łatwe, bo tam tyły są zabezpieczane, tam też są żołnierze odpowiedzialni za wypatrywanie przeciwnika. No patrzcie, Czesi ruszyli, no w tej chwili alianci starają się wypchnąć przeciwnika jak najdalej. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało, moi drodzy, ale wygląda to naprawdę coraz lepiej, nie? Wrogie supplye, zobaczcie, spadają, znaczy się, jest SL, jest garnizon, ale zobaczcie, ja bym chciał coś zobaczyć na sieć, bardzo, bardzo daleko na sieć, zapuścił się nasz pojazd, zapuścił się nasz czołg na sieć, zagranie dla mnie zupełnie niezrozumiałe, tak szczerze powiedziawszy, naprawdę tutaj nie mogę pochwalić załogi tego czołgu za to zagranie, dlatego, że to jest zmarnowanie zasobów. W sytuacji, gdzie nie mam wsparcia piechoty, no takie rzeczy, no muszę powiedzieć to do przemyślenia i myślę, że tutaj też parę takich słów, co wy żeście tam robili i dlaczego, parę słów wyjaśnienia należy się drużynie, bo w tej chwili stracić czołg, który mógłby nam pomóc w ewentualnym ataku, ewentualnej obronie, nie rozumiem, szczególnie gdy można by było zebrać 2-3 pojazdy w jednym miejscu, poczekać z nimi i wtedy zaatakować. No, tak jak mówię, tutaj troszeczkę coś nie zagrało na tej mapie. Nie jest to łatwa mapa, jest bardzo ładna, bardzo przyjemna, aczkolwiek, tak jak widzicie, tam czołg został stracony, a tutaj żołnierze walczą ręcznie z czołgiem ciężkim nieprzyjaciela, który już tutaj, w sumie pamiętacie, chyba z 10 minut na tym skrzydle jest, stoi i się broni, prawda? I on cały czas utrzymuje obecność drużyny czeskiej w tym sektorze, dlatego że tu za nim znajduje się garnizon. On cały czas ma wsparcie od swojej piechoty. No w tej chwili coś w niego strzela, to chyba były strzały bardziej na marker. Strzały na marker, tak mi się wydaje. Pięknie, kurczę, pięknie te pojedynki są. Naprawdę tak mi się wydaje, że tutaj strzały na marker padały. No i zobaczcie, tutaj odzyskana kontrola, jest linia. Coś się dzieje w tej chwili.
Tak, tak, w tej chwili to Tiger zobaczy kolejny czołg Tygrys. Mamy tych markerów, powiedzmy sobie, pojazdów wroga sporo, dlatego że mamy L, Love Marker, mamy B, Bravo Marker, mamy O Marker. No tutaj naprawdę Niemcy wypracowali sobie przewagę, jeżeli chodzi o pojazdy. Tych drużyn pancernych jest więcej. No i w tej chwili... No tak, bardzo, bardzo, bardzo ciężka sytuacja. Tak jak mówię, czasem plan nie wypali, czasem coś się nie zgra. Jak mi się dalej wydaje, że tutaj chłopaki trochę rozkojarzeni podeszli do tego meczu. Coś nie zagrało zdecydowanie, później ciężko było to posklejać, a już wiecie mi, jak idzie wszystko od początku dobrze, to jest dobrze. Ale co jest takim, powiedzmy sobie... duchem, jeżeli chodzi o e-sport, to, że drużyny, dobre drużyny, które no, nie wychodzi im od początku, pomimo to dalej walczą i w jakimś momencie się przełamują i potrafią w jakiś sposób obezwładnić przeciwnika, aczkolwiek nie zawsze się to udaje. Raz się wygrywa, raz się przegrywa. Tutaj nadal przy tym stanie by było 3-2, bo tutaj drużyna aliancka, czyli Blueberries Brigade, przegrała walkę o sieć AA. No niestety Czesi okazali się dużo sprawniejsi we wjeździe na ten punkt. Trochę łatwiej mieli, ta kolumna pancerna i piechoty szła bardzo, bardzo szybko. No i zobaczymy, jak to dalej będzie. Zobaczcie, oni tutaj Czesi postanowili, dobra, zaatakujemy te obory, zajmiemy ten punkt, powiedzmy sobie, oporu. No i w tej chwili tutaj będą musieli alianci przeznaczyć więcej środków na obronę tego prawego skrzydła, co się wiąże z tym, że gdzieś tych żołnierzy będzie mniej, prawda? Bo jak przerzucam żołnierzy na jedno skrzydło, bądź do obrony jednego punktu, to gdzieś ich się robi mniej, bo skądś muszę ich wziąć. I tutaj podejrzewam, to właśnie tak jak mówiłem, taka gra w szachy. Ja przerzucę ich trochę więcej na prawo, a wróg skontruje mnie z lewej. I to o to właśnie chodzi. Tutaj musi być sprawna rotacja pomiędzy punktami, pomiędzy garnizonami. O ile te garnizony, ta sieć logistyczna nie zostanie zakłócona, bo w pierwszym etapie tej rozgrywki naprawdę Czesi zrobili, kurczę, belek, ambaras na tyle drużyny alianckiej. No zobaczcie, pizza slice nadal tam utrzymywany, bardzo daleko, bardzo szeroko, ale akcja dzieje się tutaj. No i muszę powiedzieć, że Czesi ponownie pchają na punkt. No zobaczymy, już niedużo czasu, naprawdę niedużo czasu zostało, mało czasu mają Amerykanie na zrobienie czegokolwiek. Czy się uda im to jakoś wypracować? Może jakiś sneaky airhead, taki skryty przyczółek lotniczy, ale wiecie co, to nie jest takie proste, bo patrząc na drużynę Valkyrie, to myślę, że oni nie są w ciemię bici i doskonale wiedzą, że kiedy mleko i świeże bułki przyjeżdżają do sklepu, prawda? Także wiedzą, żeby patrzeć w niebo. Podejrzewam, że też mają oddelegowanych ludzi gdzieś z tyłu, którzy obserwują bacznie niebo, bo wiecie, pamiętacie z poprzedniej mapy Remagen, że jest to bardzo ważne, pilnowanie nieba, bo jak czegoś nie zauważymy, to nagle możemy mieć pół drużyny wrogiej atakującej nas już na punkcie. Zobaczcie, drużyna Valkyrie na lewym sektorze w sile jednego czołgu ciężkiego i dwóch w sumie składów piechoty, składów zwiadowczych również. No, czołg ciężki tam się chyba naprawia. No, mamy tutaj też karabin maszynowy, także no, tutaj nawet drużyna aliancka nie stara się pchać tej strony. Ja podejrzewam, że oni z uporem maniaka dalej na gdzieś tam, kurczę, szeroko z tej prawej strony starają się coś zrobić, aczkolwiek naprawdę jest to ciężkie. Tak jak mówię, gramy tak, jak nam przeciwnik pozwoli, a tutaj przeciwnik nie pozwala na zbyt wiele. I to widać, po prostu te pojedynki jeden na jeden są bardzo wyrównane. Nieraz jeden zdejmuje pięciu z jednej bądź drugiej strony. Nie wszystko się układa jak należy. Przeciwnik też dobrze potrafi wyczuć, co drużyna Blueberry Brigades planuje. Muszę powiedzieć, że bardzo ładnie mają to opanowane i tak tylko w momencie, gdy się coś dzieje, zobaczcie, już szeroko myśleli, Jata i Hydro myśleli, że pójdą szeroko przez krzaki, a tu już z prawej strony ubezpiecza karabin maszynowy, już gdzieś tam MG-ta się odezwała. Naprawdę, no popatrzcie, przepięknie te krzyżory, przepięknie ta mapa wygląda. Tak jak powiedziałem, będę się starał też wam właśnie pokazać piękno tych map, bo naprawdę niektóre są prześliczne, niektóre wymagają
wymagają jeszcze pracy i reworków, ale niektóre naprawdę wyglądają piękne. No Saint Marie Eglise, Saint Marie du Mont, tutaj to są jedne z moich ulubionych map. No jeszcze Utah Beach, Omaha, Carentan, jest tych map, ale wszystkie je zobaczycie w tej serii, moi drodzy, bo mówię, tych rozgrywek nie zabraknie. No szalony rajd czołgu lekkiego. Oj, ale tutaj niestety Tygrys jest w pełni sprawny. O, zdążył się obrócić, jeden strzał. Dziękuję, knockout, tak jakby, powiedzmy sobie, bokser wagi lekkiej wyszedł naprzeciwko bokserowi wagi ciężkiej, skakał, coś próbował zrobić, a ten bokser po prostu stwierdził, dobra, nie skacz, bo się zesę, no, trzy kropki, bum, pac, dziękuję. No niestety waga tutaj zrobiła swoje, ale mamy, patrzcie, 7-6 Jumbo, 7-6 podjeżdża na pozycję, w której znajduje się Tygrys, czy uda mu się coś tutaj wypracować. No, wesel jeszcze podchodzi, ma tutaj 7-6, ma wsparcie piechoty, nie jest osamotniona, czy uda mu się pokonać ten czołg Tygrys, gdzie on w ogóle jest, bo mamy trzy znaczniki, zobaczcie, trzy składy zamarkowały tutaj Tygrysa, ale czy on dalej tam siedzi, czy on czasem nie odjechał gdzieś, jest Tygrys, dalej jest, to był rykoszet od przodu Tygrysa, zobaczcie, Tygrys bardzo sprytnie za krzakami w tej chwili tutaj 7-6 stara się przestrzelić na marker przez krzaki, ale otrzymał już jeden strzał, dymi się, czyli Tygrys tutaj strzał w Tygrysa nie wszedł, odbił się, było skracie kroszet, ale 7-6 otrzymała trafienie z przebiciem. Zobaczcie, co się dzieje tutaj. Widać, że alianci coś próbują wypchnąć troszeczkę tego przeciwnika. Starają się coś zrobić. No tutaj, coś tutaj zeszło, coś wyparowało. No ale na pewno tutaj chyba działo było, to chyba było atek. To było chyba działo przeciwpancerne, mi się wydaje, że które było sprytnie ukryte z prawej strony w krzakach. Nie było używane, dlatego go nie dostrzegliśmy, bo z tymi działami to właśnie tak jest, dopóki nikt ich nie używa, to praktycznie ich nie widać. Ciężko jest je dostrzec, nie? Oj, tutaj szykuje się, coś się szykuje i zobaczcie, znowu środkiem pomiędzy drużynami Blueberries Brigade, pomiędzy prawym skrzydłem, a środkiem, powiedzmy sobie, linii cały czas wchodzą Czesi na punkt. Zobaczcie, jak sprawnie to znaleźli znowu tą wyrwę i znowu wchodzą. No moim zdaniem tutaj coś poszło nie tak. Czy może ewentualnie jakaś roszada w składach, czy może zmienić skład personalny tych składów, czy może wyposażenie, ale zdecydowanie coś było nie tak, dlatego że oni znowu, dokładnie, delete nie wytrzymuje i już po prostu go trochę poniosło, mówi, oni są w środku, a oni wchodzą, tak jak widzicie, sektor tutaj G, prawda, to oni wchodzą pomiędzy tą linią, pomiędzy tymi sektorami, także, no, Cacer, zobaczcie, Cacer, czy usłyszy? Legion za nim. No, Legion, pamiętamy, był odpowiedzialny za to poprzednie wejście drużyny czeskiej na punkt. Cacer w tej chwili nie wie, że za sobą przeciwnika Legion. Rzuca granaty dymne, tak? Cacer pięknie dostrze przeciwnika. Oj, uniknął trafienia od granatu. Podejrzewam, że go trochę poraniło. Cacer pięknie stara się bronić. Ale nie wiem, czy zdaje sobie sprawę, jak wielu żołnierzy z drużyny Valkyrie w tej chwili wchodzi na punkt. Samotny Blueberry stara się coś tutaj zrobić, ostrzeliwuje się. Pięknie, wypracował to. Okej. Jest garnizon, jest obrona. Ale tutaj naprawdę muszę powiedzieć, że się, kurczę, trochę na pewno drużyna aliancka najadła strachu. Tak jakby znowu troszeczkę zaspali, tak jakby wszyscy grający, część z grających w ogóle nie patrzyła na mapę i czekała tylko, aż zanim komander podejmie decyzję o tym, żeby gdzieś uzupełnić lukę. To jest stary model dowodzenia, gdzie komander decydował o wszystkim. Ja myślę, że tutaj po prostu troszeczkę więcej wolności dać trzeba SL-om, ale też... Wow, skąd ten strzał się w ogóle wziął? Na moje oko on padł z tyłu. Tutaj jedyne co widzę, to jest działo przeciwpancerne. Co się stało z tą 7-6? Odparował niemalże. A KW, już widzę, co się stało. Tutaj po prostu był atek. Atek! Znowu na plecach. Skąd on się tu wziął? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Muszę powiedzieć, że wielokrotnie czeska drużyna zaskakuje mnie w tym meczu.
bardzo, bardzo, bardzo dobrze grają. Mamy kolejny czołg. Tutaj przy wsparciu piechoty Mayes, Delit, no bronią się cały czas, Amerykanie na punkcie. Bluebirds Brigade, kurczę Belek, naprawdę, naprawdę chłopaki starają się, nie można odmówić im tego zacięcia, bo już dwukrotnie czy trzykrotnie w tym momencie odbijali punkt, który schodził. Dwukrotnie zrobili to bardzo, bardzo sprawnie, no ale poświęcili siły i środki na w sumie rzecz, na którą nie powinni. Idzie bombing i to nie jest nasz bombing, to jest, kurczę Belek, aliancki bombing, ja pierniczę, znaczy ten niemiecki bombing. No, Sherman wjechał, żeby troszeczkę odciążyć tutaj, przejechać i zrobić taki sweep. Bardzo ładnie, ma wsparcie, no i w tej chwili powinni wypychać przeciwnika. Ja muszę powiedzieć jedno tak, moi drodzy, w tej grze jest łatwo zginąć, tu naprawdę jeden dobry celny strzał i was nie ma. To nie jest tak, że można, kurczę Belek, jak w innych grach, biegać sobie i robić killstreaky. Dobra, moi drodzy, ostatni rzut na taśmę, tutaj być albo nie być, albo to zdobędziemy, albo nie, bo innego wyjścia nie ma. Sieć AA, pójdzie Airhead. Pójdzie bombing. Czy się uda zdjąć garnizon niemiecki? To jest pierwsze. Czy się uda zdjąć obrońców? To drugie. Po trzecie, czy uda się zaskoczyć? No zobaczcie, cały czas w tej chwili tutaj jest obecność drużyny niemieckiej na punkcie. Hydro wchodzi na punkt. No nie wiem, kurde, czy nie był świadomy tego, że idzie bombing. Chyba gary poszły. Tak, enemy gary down. Na sieci poszły enemy gary down, czyli garnizon wroga zszedł, czyli ten garnizon, który poprzednio nie pozwolił na dobre użycie Airheada. On zszedł, ale w tej chwili Airhead ląduje w trochę nie... Czy tutaj, kurde, Patronas zauważy? Czy Patronas zauważy ten Airhead? Zauważył ten Airhead, kurczę, Belek. Dobra, Patronas został zdjęty, ale chyba rzucił granat. Kurczę, Belek, niestety, Airhead szedł, zdjęty granatem. Ale nie fart, bo było tutaj shorty, starał się, wybronił ten Airhead. No niestety, nie udało się. Patrzcie, mamy jeszcze składy w natarciu. Może uda im się tutaj zaskoczyć przeciwnika. Może przeciwnik pomyśli, okej, zdjęliśmy Airheada, nic z tego nie wyjdzie, ale na razie tutaj to nie wchodzi. Nie wychodzi. Zobaczcie, ta sytuacja jest naprawdę napięta. U nas tam żołnierze bronią się na punkcie, bronią Ludera Gar. Tam już dochodzi do przejęcia. No, w tej chwili mamy tutaj dwa składy alianckie. W tej chwili wchodzą na punkt. Amerykanie, te Niemcy zrzucają zasoby, odbudowywać będą garnizon na powiedzmy sobie na punkcie, na sieci. No ten garnizon jest niezbędny do tego, by mogli się żołnierze odrodzić do obrony, ale mieli widać też opiki, mieli też garnizony tutaj zapasowe, na których w tej chwili się odradzają, wchodzą i ta sieć naprawdę nie będzie takim łatwym kąskiem do przyjęcia, ale to jest ostatnia szansa, to jest czasu po prostu już brakuje. No w tej chwili wybudowany został garnizon, ale jest już overrun, znaczy się przeciwnik jest zbyt blisko niego, już nie można się na nim odrodzić, dlatego jest cały czerwony. No ja tutaj nie wiem, czy uda się coś zrobić. No Mr. Wessel stara się bronić tego garnizonu, ale Wolf podszedł, znalazł garnizon, w tej chwili go zdejmie, tak, w tej chwili Wolf z Valkyrie zdejmuje ten garnizon i muszę powiedzieć śmiało, w tej chwili pomimo tego, że tam paru żołnierzy jeszcze alianckich zostało, już jest po ataku. Niestety tutaj jest musztarda po obiedzie i to taka, kurczę, niezbyt dobry ten obiad był. Nie udało się ostatnim rzutem na taśmę zająć sieci. W tej chwili mamy tutaj PZ4, która podąża w kierunku punktu Ludera Gar. Mamy czołg ciężki Tygrys, pomyśleli sobie wet za wet, czyli kurde, cios za cios. Moi drodzy, w tej chwili Niemcy postanowili zaatakować. Mamy czołg średni, czołg ciężki, wjeżdżają na punkt w czołg. Drugi czołg ciężki, dwa czołgi ciężkie, dwa Tygrysy, czołg średni, wjeżdżają na punkt. Co się dzieje w ogóle? Chyba Czesi stwierdzili, dobra, możemy teraz już zaatakować. Nie mają Amerykanie czasu, żeby zająć nam w tej chwili sieć, ale my mamy czas, żeby ich przeatakować na punkcie Ludera Gar. Czy uda im się coś tutaj zrobić? Pięknie. Zobaczcie, tam Cocer and Company wybudowali normalnie działo przeciwpancerne na radiostacji. Niecelny cel, ale celny strzał jeden z działa w Tygrysa. Tygrys również, ale zobaczcie, tam 7-6, pięknie. Tygrys opanowany, jeden Tygrys down, jeszcze mamy jeden, jeszcze mamy czołg średni. Tutaj ten
ten czołg, który zaatakował środkiem, drogą, jest w opałach, ale muszę powiedzieć, sytuacja się zagęszcza, zagęszcza się, tu już jest koniec, to już jest końcówka, ale walczą, walczą do końca naprawdę, co tu się turczy, belek dzieje, wjazd na chatę próbują się Czesi zrobić tutaj do Polski, ale nie dało się, nie dało się, moi drodzy, pięknie, pięknie ten tygrys wjechał na drogę, stoi się ten czołg naprawdę od przodu, to można sobie pan z bazuki strzelać ile chcecie, naprawdę jest ciężki, ciężki do zniszczenia, przepiękne, przepiękna walka, muszę powiedzieć, jedna i druga strona dała z siebie wszystko, zobaczcie, nas to doszło do przebicia, przebicie, prawo, widzicie w pancerz, to chyba 7-6 podjechała, idą bomby, tutaj stara się tygrys wycofać, otrzymał, widocznie go zabolało i to mocno, stara się wycofać, no moi drodzy, zobaczcie, zobaczcie w tej chwili, Pumpkin z BWCC jeszcze starał się powalczyć, ale niestety, niestety padł. Pięknie to wygląda, przepiękne, przepiękne sceny, bardzo ładnie, bardzo dobry mecz. Muszę powiedzieć, troszeczkę jest mi szkoda, że Blueberry Brigade w tym meczu przegrało 3-2, dlatego że w tej chwili ani Czesi, ani polska drużyna, ani czeska nie mają czasu na to, żeby zająć punkt, aczkolwiek to natarcie nadal od strony Valkyrie trwa, sieć niestety nie została zajęta. Tutaj już w tej chwili totalny mid-grinder, free for all, 53 sekundy, moi drodzy, widzicie zegar u góry, 53 sekundy mają obie drużyny, ani jedna, ani druga nie zdąży nic już zrobić, w tej chwili już tylko mogą powalczyć, także GG, moi drodzy, GG, bardzo dobra gra, parę rzeczy do poprawki, parę rzeczy mam nadzieję, że chłopaki zauważą i Blueberry Brigades, czyli grupa bojowa złożona ze sklanów SSO i BWCC, prawda, BWCC jest anglojęzyczny, nie jest z Polski, no ale taka grupa bojowa niestety dzisiaj nie dała rady. Valkyrie z Czech wygrała 3-2, moi drodzy. Zobaczcie, teraz to już jest po prostu kanonada. Rzucamy wszystko co mamy. Niech wybucha, bawmy się, a czemu by nie. No muszę powiedzieć, bardzo fajna rozgrywka, przepychanka. To był naprawdę bardzo, bardzo ciężki mecz, z którego można wyciągnąć niesamowitych wiele wniosków. Dobrze, moi drodzy, ode mnie to już wszystko. Do usłyszenia. Do zobaczenia, odwiedźcie mnie na moich socjalkach, oczywiście łapeczka w górę, subskrypcja, dzwoneczek notyfikacji, będę wam bardzo, bardzo wdzięczny. Do zobaczenia w następnym, trzymajcie się, cześć.